Z tej strony Badi, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Tank Symulator. Moi drodzy, wiem, że dawno nie było, weszły fajnych kilka nowych aktualizacji, kilka czołgów nowych, ale tak jak mówiłem, tam mamy Rudego do renowacji, tu mamy jakieś zlecenie. Dostaliśmy informację o czołgu, ale chciałbym zrobić to zlecenie najpierw, raz, dwa. I weźmiemy się za to coś. Mam nadzieję, że uda mi się montaż czołgu, dobra. Zobaczmy, jakie części nam brakuje tutaj do tego złoma. Tu brakujące części. Od razu pomalowane. Cyk. 8900 akceptuj. Dobra. Co to zardzewiałe części? Dobra. Nie dziękuję. Kabów. Zleć naprawy. Kontynuuj. Niech leci. Dobra. A my się weźmiemy tutaj za robotę. Przepraszam za mój kaszel, ale niestety... Nie mam korony. Od razu uprzedzam. Także po prostu... tak wyszło, że po prostu jestem przeziębiony. Dobra. Pięknie, elegancko. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobrze, że to... Ciekawe, czy dadzą kolejne jakieś nowe upgrade'y. Ponoć ma wejść nowe coś fajnego. Pracują nad tym. A mniej więcej system zniszczeń, który z fawarką będziemy musieli anulować, czyli jakieś tam dziury po pociskach albo coś tam jeszcze ciekawego. Fajnie, mnie się to podoba, bo powiem, że dziury po pociskach? No nie było tego, więc mieliśmy taki czołg, wiecie jak. Tu zakładamy to, coś tu jeszcze. Jakaś tam klapa. Cyk. Cyk. Także wiecie, fajnie rozwijają tą grę, ja nie powiem, że nie. Mnie się ta gra podoba. Przepraszam. Więc ja tam na nią nie narzekam. Nawet zobaczmy na lufę kapitana. Coś... No tutaj tylko jeszcze wizjer. Czemu nie mogę? Dobra, jedynka. Otwórz domę. Dobra, wyjdziemy. Jeszcze raz zobaczymy. Opa. Dobra. No już nie jest źle. Czy tutaj będziemy mieli coś do zamontowania? Nic? Dziwne. Jeszcze zobaczmy na bagnet. No jak nie ma, no to dobra, no to dla mnie jeszcze lepiej. Zobaczmy, czy stało koło. Tablet. Czy już tutaj pani zadowolona? Pewnie, że zadowolona. 96, 98. Coś się tobie podoba? Zakończenie zlecenia. Dziękuję, spadaj. Co bierzemy? Informacje o czołgu weźmiemy od razu. Może jakiś nowy. Weźmy sobie kłada. Zobaczymy, co dalej. No i oczywiście mam nadzieję, że uda nam się zrobić. Są chyba 3 czy 4 nowe maszyny. Szlak by trafił z cholernym kaszlem. Także 3 czy 4 nowe maszyny. I miejmy nadzieję, że je w końcu znajdziemy. Przyspieszyć naprawdę. Dobra. Bierzmy sobie tableta. Radar, drona. I leć, przyjacielu, przez środek. Zobaczymy, co nam znajdziesz. Mam nadzieję, że od razu trafimy. Haha, jak już, o, pięknie. Nawet dwa. Jakieś wejście, coś małego. Dobra. To wykupię tu. No fajnie, znaleźliśmy coś, no to... To z tyłu. Co ty znalazłeś, przyjacielu? No, pepesze. O, wow, wow. Pepesę znaleźliśmy, dobra. Ja wiem, że mam, ale tam nie będę się rozdrabniał. Wiem, że tu jeszcze jest czołg. Pepesze wyjęliśmy. Cyk, wykop kolejny tu, o, wykopelację. Uj, uj, uj. KW-2. A co to jest? KW-2, no dobra, no to... Zapakuję ciężarówkę. O! A, bo zapomniałem, że trzeba umyć. Dobra. Także nasi twórcy gry robią sobie... Ja to sprzedam zaraz, ja tego nie będę nawet robił. Więc ja to tylko wywiozę do... Wyczyszczony, dobra. Pyk, pyk, pyk. O, możemy już wyczyścić czołg nawet. Nie można wyczyścić czołgu, dobra. No to ładuję na ciężarówkę. Może jeszcze coś tu będzie. Ciekawego nie ma, nic. Dobra. Ciulowa. No, tylko KW-1 już tam tego ja po prostu to sprzedam. Odrestauruję, wyczyszczę tylko w takim stanie jakim jest i nawet nie będę do warsztatu, tak, akceptuj. No zobaczycie się po prostu. No i tak się takie szybkie pieniądze po prostu. Miejmy, że następny czołg jest do wykopania. No, jest jakaś wiadomość kolejna. No, renowacja. Łap łopatę, pięknie. Przyjmujemy zlecenie i od razu lecimy. Dlatego, że poluję właśnie teraz na te nowe maszyny, a zobaczymy jeszcze jak dodadzą spawarkę i ten zestaw zniszczeń. Nie wiem, tam powiem, rozwijają tą grę. Nie spoczęli na laurach czy czegoś tam. Mnie to bardzo, bardzo interesuje. Wiadomo, że od czasu do czasu pogram sobie w nią od tak, po prostu tak dla siebie. Gdzie ten kółko jest? Radar, cyk, o jakiś dron ładny, to leć na wprost. To już jest płytko. I od razu mamy, widzicie? Pięknie. Pyk, wykop. Wiem, że coś znaleźliście. Ja z tego bardzo się cieszę. O, jest. Niemiecki przeciwpiechotny MG 34. Miał specyficzny głos, powiem wam. Ale prał 1000 pocisków na minutę, więc to była na tamte czasy naprawdę rażąca siła śmierci. Miał taki charakterystyczny właśnie przy wystrzale głosik. Co my tu mamy? Niemiecka trójka Pz.Kpfw. III serii J. No dobra, wyczyścimy. Dobra, na ciężarówkę. Mogliśmy, ale te $500. Czyli takie szybkie po prostu. Widzicie czołgi. I do cepty. Po renowacji dostaniemy za niego, nie wiem, może 60, około 70 000, więc w renowacji dużo nie tak, bo możemy własne części robić, więc... To jest bardzo, bardzo, bardzo fajne, że... No i ten czołg jest oczywiście na zewnętrznym. Na razie nie mam żadnych tych. No, tu mam jeszcze jeden z renowacją, T34. No, to dwa już wykonaliśmy. Nieudanych chyba nie mam. Odrzucone też na razie. Dostępne, aktywne. To mam. Dobra, ale zaczniemy od tego T34. To jest ten tak zwany rudy. Zbiornika paliwa nie można, więc go zdemontujemy. Zobaczmy, a może będzie kolejny czołg. No, proszę. Jestem zainteresowany, zobaczcie. I to mi się podoba, dlatego że... nie to... Cyk. To. Mam nadzieję, że znajdziemy jakiś teraz czołg po tych... No znaleźliśmy Pz.Kpfw. III serii J. Znaleźliśmy KW-1, to już prawie 100 tysięcy mamy, tak szczerze powiedziawszy, w kieszeni. Nawet jak tylko nie zrobimy ich w 100%, ale liczę, że koło stówki mamy. Zaraz zobaczymy, jaki następny. Najwięcej pieniążków można dostać za niemieckie czołgi, za ruskie, znaczy wtedy ZSRR, tak średnio, i za amerykańskie też tak nieśrednio. Jest kilka fajnych nowych czołgów. Tu nie mamy takich możliwości, tak jak ja jestem rozbudowany już na 100%. Więc po prostu leć sobie dronie. Ja się po prostu już tam z miejsca, a już widzicie, mam jakieś tam po prostu rzeczy, tak? Tu jest płytko, jest głęboko, jest coś, ale to chyba za mało na czołg. Zdecydowanie. No zobaczymy. To nie jest czołg, na pewno. Jestem tego w 100% przekonany. To jest jakaś rzecz, bo to jest naprawdę za małe. Tak szczerze. Więc sobie przejdziemy całość. Za malutkie. Chociaż zobaczymy, czekajcie. Ja to wykopię. Źle po prostu klikłem do kopania. No zaraz zobaczymy. To jest czołg. Łohoho, mamy rudego. T34,85. To, co nie mogliśmy trafić. A więc ładnie czyścimy. Zbieramy na ciężarówkę. Mamy naszego T34, moi drodzy. To jest ostatni czołg, który nam brakuje normalnie z tej gry, którą po prostu... Gdzie te kodelumpy stoją? Stoją tu, o. Tylko że czołgu nie ma. Do warsztatu oczywiście. Nie mamy naszego T34. Także, o, widzicie, czyli na razie T34 może pójść w odstawkę tutaj. I zajmiemy się nim. po prostu w kolejnym odcinku już, bo to będzie nasz. No dawaj, 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 dawaj. Patrzcie, na przykład za tego czołga w takim stanie jaki jest, dostaniemy 3084. Ja teraz wam coś pokażę, patrzcie. Akurat te ruskie są tak proste. Że malowania. Patrzcie, 3800 chyba tam 4 było, czy 84. I teraz zobaczcie, ja go tylko wyczyszczę. Patrzcie, zbiorę tylko to. Pyk, co tutaj jest? Pyk, pyk, dobra. Trójka dalej idzie. No i teraz patrzcie. Piaskuję. Muszę wziąć znowu odrdzywiarkę, deskreczka. I widzicie, jeszcze do pomalowania. Zobaczcie. Cyk. Teraz wygruntujemy ładnie. No to. Tu mamy jakieś zadanko. Tu niestety jeszcze piaskarka. No, to mnie się podobuje. Cyk. Cyk, 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 cyk. Piąteczka, gruntowanko. Znaczy, że ta gra nie jest ciężka, ani trudna, po prostu trzeba uzbroić. Ona jest taka po prostu, nie wiem, dla mnie jest gra, która sprawia mi fajnie dużą frajdę. I zobaczcie, nawet w takim stanie w tym momencie. Cyk. Ten czołg jest prosty, najprostszy chyba. On ma takie proste elementy, że mucha nie siada. I patrzcie, teraz pomaluję go, po prostu standardową mu dam farbę. Przepraszam. Którą ten czołg posiada. I zobaczcie, tylko standardowymi rzeczami, czyli odrdzewiamy, piaskujemy, gruntujemy, kładziemy warstwę farby, za którą oczywiście nic na razie nie płacimy, chyba że coś będzie w update'ach. Jeszcze zajrzymy tylko do kabiny. Czy tam nie ma nic? Patrzcie, tu już mamy gotowe. I zobaczcie, w takim stanie ten czołg już jest warty 26 tysięcy, czyli 23 tysiące więcej niż by nam się zdawało, tak? 23 tysiące więcej. A teraz zobaczcie. Wchodzimy sobie tu. Zobaczmy jeszcze standardową tą. Nawet jak kupię brakujące części, pomalowane, patrzcie, 8000 wydam. Czyli zainwestowałem 8000, tak? Cyk. No i zaczynamy. Schowaj to. I montujemy brakujące. Nie, wróć. Dobra, moment. Cyk, 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 pyk, pyk. Zleć naprawy, kontynuuj. Dobra, to ja sobie tutaj dwójka, to schowam, dwójka, jedynka montaż, tak, jedynka montaż, pyk, 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 pyk. Oczywiście silnik jeszcze wyciągniemy. Cyk, no to... Aha, wiedziałem, że... Stan silnika 100% eleganckie, jak widzicie. Montujemy chłodnicę. Stan wewnętrzny wieży jeszcze tylko musimy robić. No właśnie, czyli widzicie, cyk. Dobra. Aha, czyli tutaj jeszcze o siedzonko, czwórka wygruntować, te drugie też oczywiście, piąteczka, cyk, lecimy. Dobra, no to teraz lecimy tu. Aha, tu jesteśmy. No tu na działa nowego. Tu wszystko jest. To teraz na miejsce kapitana. Jakiś montaż. 88 czegoś nie robimy. Aha, czyli tutaj musimy jeszcze wypiaskować. Pyk. Wygruntować. Pyk. I pomalować. Cyk. Tada, i wychodzimy. Nasz czołg jest Naprawiamy wszystko w 100%, jak widzicie. I 51 tysięcy. Zainwestowałem 8 tysięcy plus jego wydobycie, czyli łącznie 13, około 13-11 tysięcy. 40 tysięcy mam w kieszeni. Dziękujemy, sprzedajemy ten czołg. 50 tysięcy mi weszło. Można. Oczywiście dostaliśmy kolejne zlecenie. Rozpocznij misję. Oczywiście. Ja bardzo chętnie wydobędę kolejnego złoma. O, coś znalazł koło mnie nawet. Dobra, weźmy tę tabletę, bo tam nie będę szukał. Co znaleźliśmy? To wykopiamy pierw to tu. O. No wiem, że fajnie, że coś znaleźliście. O, tutaj stworzyli jakieś... Kurde, gdzie jest ten? To jest właśnie to, że jak się nie podjedzie z lenistwa. To niestety trzeba drogować. Dobra, muszę iść do pojazdu. Dobra, czekaj do tyłu. Do prosta i na prawo. I do końca drogą się trzyma. Dobra. Dobra, jedziemy. Także dzisiaj mieliśmy wykopaliska. Zobaczymy, co teraz jeszcze nam znajdzie. Ale zmienili dość dużo. nie było takich podjazdów o takie góry. Dobra. Dobra, to coś znaleźliśmy. Na pewno to będzie jakaś odznaka, może jakiś karabin. Dobra, szukajmy. To nie. Coś znaleźli, ale... nie mogę tego dostrzec. Od cholercia. Ty, no nie mogę tego dostrzec. Widzicie? Jest. Odznaka szturmowa. Dobra, wracamy do ciężarówki. Zostajemy. Zostaje nam tylko radar. Coś dużego. Co? No świetnie, że coś znaleźliśmy. Mnie to bardzo cieszy. Pytanie co? Zobaczmy. Znowu trójka J. Widzicie, jak moje tutaj. Jak moje. Jak moje. Ja już po tym poznaję, co to było. Co to jest? Rozsąd położenia. I dobra, no to pojedziemy teraz do warsztatu. Szlak. No, no tu mamy właśnie tam to miod do naprawy, to jest jeszcze tam zlecenie, odpalamy, aktywne, pyk, dziękujemy, jeszcze mam 3 zadania z renowacją. No i co, moi drodzy, ja się z wami żegnam, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Tank Simulator. Trzymajcie się, elo, pa pa.